że właśnie tam przestrzeń jest uporządkowana. Jakby w każdym miejscu w Warszawie, czy to na północy, czy na południu, czy na peryferiach, właśnie takie tablice funkcjonują na budynkach użyteczności publicznej, ale też na budynkach prywatnych i również tablice, które wskazują właśnie na nazwę ulicy, na dzielnicę, a także na numery, które są w danym, że tak powiem, kwartale, więc byśmy chcieli przenieść te dobre wzorce do nas, oczywiście dostosowując i kolorystykę, i informacje, które by się znalazły do naszych realiów, czyli zamiast na przykład nazwy dzielnicy mielibyśmy nazwę miejscowości. Kolorystyka pewnie nie byłaby niebiesko-czerwona, tylko przypuszczam, że bardziej żółto-czarna. Tak więc jest to też nasz pomysł na to, żebyśmy, jeżeli się wjedzie do gminy Kosakowo, każdy będzie wiedział, że jest w tej gminie, a nie jest w Gdyni czy w Rumi, bo my będziemy tutaj się prezentować również zacnie. Kolejny punkt, podejmowanie działań na rzecz zachowania kaszubskiego charakteru gminy, promowanie kultury kaszubskiej, nauka języka kaszubskiego, dwujęzyczne nazwy miejscowości i ulic. Chcielibyśmy również jakby podkreślić to, że jesteśmy na Kaszuba, że jest to taki duży walor, jest to ogromne dziedzictwo, jeżeli chodzi właśnie o ten obszar Polski, co jest wielką atrakcją nie tylko na skalę województwa pomorskiego, czy na skalę naszego kraju, ale również na skalę europejską. Więc również te ulice, które będą oznaczane na tych nowych tablicach, to moim marzeniem jest to, żeby one były również w języku kaszubskim. Czyli nie tylko język polski, ale również język kaszubski jest to stosowane powszechnie w innych krajach europejskich. Więc myślę, że warto się tym chwalić, że Kaszubi też posiadają swój język. A to też doprowadzi do tego, żeby to dziedzictwo podtrzymywać, bo Państwo mogą być świadomi tego i zapewne są, że kolejne pokolenia no, coraz gorzej mówią w języku kaszubskim, coraz mniej osób jakby ten język uznaje za swój pierwszy język, więc my byśmy chcieli odwrócić ten trend, aby utrzymać to dziedzictwo na przepięknym poziomie. Stworzenie programu nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnacji gminnej zieleni. My byśmy chcieli stworzyć taką właśnie politykę na poziomie gminy, żeby ta polityka była polityką i była sprawnie realizowana, żeby właśnie takie sytuacje, tak jak mamy tutaj pomiędzy miejscowościami, czyli pomiędzy Suchym Dworem a Dębugrzem, nie było, że mamy betonową przestrzeń pustą, tylko chcemy, żeby z poziomu urzędu była komórka, która będzie o to dbała, że te nasadzenia, które będą się działy, też nie będą przypadkowe, tylko będzie to zgodne no, z tym, co Państwo by chcieli widzieć w tej przestrzeni publicznej. I równocześnie jakby chcielibyśmy, żeby te pieniądze, które idą z Funduszu Sołeckiego, bo bardzo często Państwo zapewne widzieli, że środki z Funduszu Sołeckiego są przeznaczane na upiększanie wsi albo na jakieś nasadzenia. Ja bym chciała, żeby te pieniądze były rzeczywiście wydane na inwestycje czy na projekty, które Państwo widzą jako społeczność, żeby je realizować, a nie rzeczy, które stanowią jakby takie podstawowe elementy właśnie w stylu nasadzeń, kwiatów, albo czasami nasypanie kruszywa, żeby utwardzić jakąś drogę, albo postawienie lampy. Ja uważam, że to są zadania gminy i one na tym poziomie powinny być realizowane. Natomiast te środki z Funduszu Sołeckiego powinny być takimi środkami, które mają powodować to, że Państwo będą się jeszcze bardziej integrowali jako społeczność i Państwo będą mieli przyjemność z decyzji o tym, na co je wydać. Tak więc w tym kierunku będzie szedł ten program. A teraz chciałabym przekazać głos panu Sławomirowi Kolarskiemu, naszemu kandydatowi na radnego Suchego Dworu, który przedstawi propozycję dla Suchego Dworu. Prezentacja będzie podzielona na dwie części. Pierwszą część przedstawi pan Sławomir, drugą część pan Andrzej Jodłowski. A ja Państwu dziękuję na pewno. Nie będę używać mikrofonu, ale jeśli będzie z tym problem i będzie mnie nie słuchać, to bardzo proszę, żebyście Państwo wtedy powiedzieli, oczywiście obecne. Te punkty, które jakby wyznaczyliśmy, czy wybraliśmy dotyczące Suchego Dworu, wynikały przede wszystkim z jednego. Z wielu godzinnych rozmów z Państwem, tutaj Państwo, z którymi ja także osobiście rozmawiałem, ale jest też dużo osób, których nie ma, i żeśmy to postanowili, żeby to była jakby taka podstawa, fundament do tego, co chcemy tutaj zrobić, tak?
I tak, pierwszy punkt to budowa centralnej obwodnicy gminy Kozakowo. Tutaj ten temat był omawiany, więc myślę, że nie ma potrzeby, żebyśmy dalej to kontynuowali i omawiali ten punkt, bo myślę, że chyba został wyczerpany. Drugi punkt to poprawa bezpieczeństwa ulicy Paska, Szkolnej, Orlej i Marii Dąbrowskiej. I proszę Państwa, ja wykonałem już pewne zadania. Złożyłem wniosek. Wniosek, który skieruje, w sumie dwa wnioski. Wnioski, które zostały skierowane do dwóch instytucji odpowiedzialnej za dany wniosek. Tu jest jeden wniosek, tu jest, proszę Państwa, drugi wniosek, który już został przez około 40 osób podpisany. I przede wszystkim tutaj mam na myśli ulicę Paska. Ulica Paska powstała, ona jest. My z tym już nic nie zrobimy. Z jednej strony rewelacja, możemy super powiedzieć, że ona jest, ponieważ robi ona jakieś tam możliwości, skróty w stronę Dębogórza czy w stronę Lumiedy. Natomiast z drugiej strony powstał nam olbrzymi odcinek drogi, prostej prawie drogi, który sprawia, że wielokrotnie, co najmniej moja osoba, a myślę, że Państwo także, spotkaliście się, że tutaj poziom przekraczania prędkości jest notoryczny. I idziemy teraz dalej. Został wybrany wykonawca, został wybrany projekt, wykonany, wypracowany. Tak to zostało zrobione. I teraz bardzo mnie dziwi, dlaczego na odcinku drogi, tej, której mówimy, w terenie zabudowanym, zostaje wykorzystany beton asfaltowy, tak zwany AC11S. Tak naprawdę jakieś cyfry, jakieś litery, coś powiedziałem, tak? Bardzo prosto, laicznie mówiąc, jest to jeden z najtańszych rodzajów betonu, który skutkuje swoją odpowiednią chropowatawością, a to powoduje jego nadmierny dźwięk. To jest jeden element. Drugi element, który, możemy powiedzieć, został stworzony, mamy asfalt, świetnie, ale drugim uciążliwym i to jeszcze gorszym elementem, mamy pasy. Te pasy, które są z grupy warstwowej chemoutwardzanej farby pomalowane z dodatkiem odpowiednich kruszyw, gdzie zgodnie z zaleceniami, z projektem, jego warstwa nie powinna przekraczać, czy powinna się mieścić między 0,9 a 5 mm. I to w tej chwili generuje nam olbrzymi hałas. To jest jedna z spraw. I teraz zastanawiamy się bardzo długo, co z tym zrobić. Jaki mamy wpływ na to? Wpływały do Urzędu Gminy już pisma z tą informacją o tym hałasie. Na pewno uzyskaliśmy informację, że potrzeba nam jest pewnego procesu polegającego na sprawdzeniu poziomu akustyczności oddziaływania w określonej prędkości, szybciej, wolniej, w terenie, w okresie, powiedzmy, gdy mamy większą intensywność ruchu, mniejszą intensywność ruchu i tak dalej. Natomiast moim takim pomysłem i tak jak Państwu już pokazałem wnioski, to są dwa wnioski. Pierwsze, to jest umiejscowienie w odpowiednim miejscu, a mam tutaj na myśli dwa przejścia dla pieszych. Jedno, które znajduje się prawie na końcu w tej chwili zabudowy, a drugie, które znajduje się w tej chwili tutaj niedaleko nas. To są policjanci tak zwani, czyli powalniacze. Skoro mamy asfalt, jaki mamy, skoro mamy drogę, jaką mamy, to nam hałasuje. Skoro to zrobić, to czy należało mi się zastanowić, jak to zrobić, żeby na chociaż w jakimś stopniu, mam nadzieję znaczącym, wyeliminować ten hałas. I moim zdaniem najlepszym sposobem to jest montaż spowalniaczy. Co powoduje? Powoduje to przede wszystkim, że auto jeżdżą wolniej i ten hałas będzie całkowicie inny. Po drugie, to jest wniosek skierowany do wojewódzkiego inspektora ruchu drogowego o montaż fotoradarów. To są dwa takie pomysły, dwa aspekty, które uważam, że należało było zastosować. Myślę, że na razie mam około 40 podpisów. Myślę, że będzie to zdecydowanie więcej. Bo raz, mówimy o aspekcie w tej chwili akustycznym. Przede wszystkim Państwo w pierwszej i drugiej linii zabudowy mają bardzo, bardzo uciążliwą tę sytuację. Natomiast drugim aspektem, który bardzo jest ważny, to jest bezpieczeństwo. Umówmy się, ja widzę, co się dzieje. Mamy od Dębogórza przepiękną prostą, gdzie jadą samochody. Następnie na rondzie one nie zwalniają, one nie przejeżdżają tego ronda, one to rondo przelatują. Mamy ostry zakręt w lewo i mamy skrzyżowanie pierwsze z Marii Dąbrowskiej. Tam rozmawiając z mieszkańcami z tamtej strony, żeby dzisiaj się dostać, czy wpiąć się w ruch w ulicę Szkolną, to po pierwsze trzeba być zwinnym, sprawnym i mieć naprawdę bardzo duży refleks. Prawdopodobieństwo zwiększenia wypadku jest olbrzymie w tej chwili. A to dlatego, że te samochody non-stop jeżdżą olbrzymie szybko. To odbywa się także w drugą stronę, tak?
Na wstępie mamy tak, mamy ścieżkę rowerową. Świetnie, super. Jest ona zrobiona, mamy możliwość jeżdżenia tą ścieżką rowerową, ale kolejny aspekt bezpieczeństwa to są nasze dzieci, ale to, także jesteśmy my. Ja rozmawiałem jakiś czas temu z sąsiadem, gdzie nie wiem, czy Państwo wiecie, już tutaj w tych posesjach, koło na ulicy Paska, już samochody się znajdowały. Więc to jest ulica, wspomniana Paska. Ulica Szkolna to także jest podstawa, mamy także na takiej samej zasadzie, mamy bardzo długą prostą, długi odcinek, brakuje nam ograniczenia prędkości. To samo tutaj na Paska także nie mamy nigdzie znaków ograniczających tę prędkość. Była swego czasu 30, ale to 30 zostało zlikwidowane. Ta droga zgodnie z ustawodawcą ma charakter w tej chwili drogi o wysokim natężeniu ruchu i ma charakter z drogi zbiorczej, tak zwanej Z. Czy to coś nam zamyka drogę? Z jednej strony do na przykład postawienia policjantów tak zwanych, czyli spowalniaczy? Nie. Zgodnie z tym, co sam pan wójt powiedział, zarządcą drogi jest wójt. I to on wydaje decyzję o możliwości postawienia tego typu urządzeń czy tego typu miejsca spowalniaczy. Wróćmy przykładem, albo przykładem jest bardzo dobry, ulica przy cmentarzu w Pierwoszynie. Tam mamy minimum 4 spowalniacze. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Przepraszam, sześć. I teraz porównuję częstotliwość uczęszczania tą drogą, a tą. Miejsce, w której ta droga się znajduje, a miejsce, w której tamta się znajduje. Tam mamy cmentarz. I tam mamy intensywność bardzo olbrzymią w momencie, gdy mamy 1 listopada. Tu mamy nasze dzieci, chodzimy z psami, tu chodzimy sami także na spacer, więc myślę, że priorytetowo ja wiem, co ja bym wybrał, a Państwo sami możecie zadecydować, tak? To samo pojawia się na ulicy Orlej. Na ulicy Orlej były liczne wnioski Państwa o to, że należy zamontować tam także spowalniacze. Obiecano 2, jest 1. Moim zdaniem muszą tak także być 2. Rozmawiałem także z innymi Państwa, mają filmiki w momencie pokazujące, jak kierowcy na tej ulicy się zachowują. Tak nie mówię. Kolejną taką ulicą jest ulica Marii Dąbrowskiej. Jest to bardzo stara ulica, bo ona się znajduje w tym starym części Słowiowego Dworu, tak? Ale my tam także nie mamy żadnych elementów, które będą nam umożliwiały spowolnienia tego ruchu. Tam jest także niestety, ale jeżdżą samochody bardzo szybko. Jedziemy dalej. Modernizacja ulicy Bagdaja poprzez wymianę nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną. Ten punkt powstał dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim rozmawiałem także z tamtymi mieszkańcami. Bardzo mnie zainspirowała jedna pani, która powiedziała, w 2011 roku rozpoczęłam budowę, ale że rozpoczęłam ją dlatego, że poszłam też do gminy i spytałam się, kiedy będę miała wyasfaltowaną i zrobioną drogę. Jestem realnie myślącą kobietą, wiem, że nie będzie to najszybciej, jak i szybko, ale kiedy najpóźniej? Obiecano je w 2015-16. Mamy 24, stan drogi jest w tej chwili taki, jaki Państwo widzicie. To jest tylko fragment. Gdybyśmy poszli w tej chwili po zimie, zobaczyć, co tam się dzieje, to jest naprawdę niefajne. Przebudowa ulicy Szkolnej. To jest to samo, co wcześniej wspominałem. Pierwsze zdjęcie pokazujące, i myślę, Państwo nie wszyscy chyba jechaliście do ulicy w odpowiedniej porze, gdzie mamy ciemno. W tej chwili bardzo dobrze, raczej od jakiegoś czasu dobrze się stało, że część ogrodów tesoro, tych terenów, które były kiedyś między, powiedzmy, tą ścieżką i przejściem dla pieszych, a ulicą Szkolną, było kiedyś tam mnóstwo zieleni, była sama trawa, od początku do końca. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale od jakiegoś czasu mamy tam kruszywo wysypane, tak? Dlaczego to zostało zrobione? Dlatego, że tam przychodziły bardzo dużo dzików. Ja niejednokrotnie sam miałem możliwość napotkać tam dziki. Nie wspominam tutaj na ulicy Paska, także mamy bardzo dużo dzikich zwierząt przeskakujących przez ulicę, tak? Oświetlenie, myślę, że porównanie jednego a drugiego nie potrzeba żadnego komentarza. Bardzo bym chciał, aby przejście na ulicy Szkolnej było w takim stylu, jak jest tutaj w tej chwili. Mamy to oświetlone? Świetnie, ale dla mnie osobiście jest to na razie w tej chwili jeszcze za mało. Posiadanie dodatkowych punktów informacyjnych, chociażby w postaci trójkąta pomarańczowego, czy dwóch świateł, będą pokazywały zdecydowanie dalej osobom, że mamy to przejście. Umówmy się, jak zrobiliśmy Paska, tą Paską nie przejeżdżają tylko i wyłącznie miejscowi w tej chwili. Mamy Redę, Wejherowo, Rumię, przeróżne w tej chwili mamy rejestracje, które tu przejeżdżają. Dodatkowym takim atutem, myślę, do oświetlenia są kocie oczy, czyli
takie punktowe informatory znajdujące się na ulicy, które także myślę, że w bardzo dobry sposób będą to informować. Dobrze. Kolejny bardzo ciekawy temat to jest budowa placu zabaw przy Siedlicy Sołeckiej. To jest bardzo interesujący temat. Dlaczego? Dlatego, że on został na jednym z grup społecznościowych wrzucony jako świetnie, że to robimy, natomiast w bardzo krótkim czasie on zniknął. Zniknął on dlatego, że bardzo dużo osób zaczęło mocno krytykować i źle się na ten temat wypowiadać. Dlaczego? Nie wiem, czy Państwo wiecie, to są takie ciekawostki, cyfry. Na projekt, wykonanie tego projektu, tej świetlicy, przeznaczono 104 tysiące złotych. Z czego 30 tysięcy złotych daje Sparta, czyli deweloper, pozostała wartość jest przeznaczona z pieniędzy sołeckich. I teraz, w 2023 na spotkaniu takim sołeckim zostało uchwalone, że z pieniążków sołeckich zostaje przeznaczonych 39 999,99 zł. 99 groszy. W tym roku z pieniędzy sołeckich na sam projekt zostaje przeznaczonych 34 550 zł. I teraz, kochani, łącznie pieniędzy sołeckich mamy 64 390 zł. To znaczy, że z tego roku 2024 już przeznaczyliśmy niecałe 35 tysięcy na projekt świetlicy Placu Zabaw, który macie Państwo przykład tam. Jeśli Państwo byście chcieli więcej zdjęć, czy bylibyście zainteresowani także projektami, ja także dysponuję jakby taką informacją. Czy mógłby Pan rozwinąć, jaki problem Pan w tym widzi? Proszę? Czy mógłby Pan rozwinąć, jaki Pan problem z tym? Oczywiście, jeśli damy Pani chwilkę, to jak najbardziej. Dobrze. Ale rozumiem, że cyfry, które przekazuje Pani, nie są zbyt komfortowe. Dlaczego chcemy Pani zgłosić? Ale to proszę mnie, jeśli będzie Pani miała ochotę zadać później pytanie, bardzo proszę, jestem do Pani dyspozycji. Najpierw mieszkańcy. Dobrze? I teraz Szanowni Państwo, jedna bardzo ważna kontrowersja, która najbardziej też budzi ten projekt, a w sumie też zniknęło to z jednego z grup społecznościowych, to jest, słuchajcie, ten tutaj element. Nie wiem, czy widzicie, ale tu nie ma górki. I ta górka, ona zniknęła. Jej nie ma. Gdzie pomimo tego, że mnóstwo osób informowało i prosiło, żeby ta górka była, ona zniknęła. Oczywiście, za chwilę ja dostanę kontrę od pani radnej, które siedzą z tyłu, że było zebranie sołeckie, trzeba było przyjść na spotkanie, zostało to przegłosowane, ale Szanowni Państwo, my sami wiemy, jak się głosuje, żeby przegłosować swój projekt. My nie musimy wiele rzeczy robić. My jesteśmy dorośli i musimy się dalej wdawać w tą dyskusję. I teraz, bardzo ciekawa kolejna cyfra. Planowana wartość realizacji inwestycji łącznie to około 1 000 000 zł. Na tą chwilę nie mamy na to pieniędzy. Pieniądze, zgodnie z założeniami, mamy pobrać prawdopodobnie z funduszy unijnych. Nie wiemy jeszcze ile, nie wiemy jeszcze kiedy i jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie rozpocznie się ten etap. To jest bardzo ciekawe. Co będzie dalej z tym projektem? On jest dla mnie bardzo kontrowersyjny i bardzo ciekawy jednocześnie, bo były takie opcje, gdzie można było zrobić miejsca na kalinistykę, gdzie można było zrobić ławki, gdzie można zrobić miejsca dla spoczynku, miejsca do zabawy dla mniejszych dzieci. Ten plac zabaw przede wszystkim jest przygotowany dla tej strefy. Ta strefa tamta, od ulicy Paska, to jest jakby, nazwijmy to brzydko, stara strefa, tak, stara dzielnica, gdzie oni mają rewelacyjny plac zabaw. Ba, ja też tam mieszkam, na starej części. Tam jest świetnie, super. Ale w tej chwili, w momencie, gdy ja mam wykorzystywać na pump trucki, na to, żeby mi przyjeżdżały dzieci, zaczęły hałasować, przeróżne dziwne atrakcje robić. Z jednej strony jest to rewelacja, ale dlaczego została zlikwidowana górka? Bardzo takim ciekawym pytaniem, które zadawano także na forach internetowych, jest
po co są tutaj nam parkingi? Skoro przecież ten plac zabaw jest dla nas, to po co my robimy parking sobie? Ale to resztę to Państwo sobie sami, myślę, odpowiecie i będziecie wiedzieć. Szanowni Państwo, montaż ławek na ulicy Paska i ulicy Marii Dąbrowskiej. Myślę, że to jest podstawa. Ja bardzo się cieszę, że idą wybory. Bo myślę, że tak samo jak ja, tak samo Wy widzicie, że przez miesiąc czasu przed wyborami niektóre rzeczy się robi od tak. Ono już co? Mamy zamontowane jedną ławkę, które mnóstwo osób chciało. Mamy jedną. To, w którym ona jest w miejscu, dlaczego ona jest tak, a nie inaczej, to jest całkowicie inny temat. Były postulaty, że miały być śmietniki na odchody dla psów. Świetnie, one już są. Jeden jest. Rewelacja. Dla mnie to jest niestety zdecydowanie za mało. Ja powinienem mieć tych śmietników minimum tutaj 3-4. Nie mówię o Marii Dąbrowskiej, nie mówię o Kochanowskiego. Tak? Jest mnóstwo zdjęć chodzących po sieci. I jak to się dzieje, sytuacja, że idziemy sobie, przepraszam, z kupą psa i nie wiemy, co z nią zrobić. I ją sobie kładziemy. No i co? Ale jeden mamy. Super, bo idą wybory. Dobra, idziemy dalej. Eliminacja problemu niskiego ciśnienia wody i lub całkowity brak wody pitnej. Ja tej decyzji nie podjąłem jakby umieszczenia tego tutaj przypadkowo. Tutaj słyszałem, że jest to od pani radnej, że jest to totalna nieprawda, albo że jest to nieprawda. To ja panią zaproszę kiedyś do siebie do domu, żeby pani zobaczyła, czy ja mam wodę, czy nie mam wody. Myślę, że wśród 300 mieszkańców minimum, które przeszedłem, porozmawiałem, około 40 paru osób twierdzi, że ma problem z niskim ciśnieniem lub brakiem wody. Ba! Panie same i tak u siebie w programie umieściły taki ładny zapisek: budowa studni w Suchym Dworze. No to skoro chcecie budować studni, to znaczy, że wiecie, że jest ten problem. Ale co, skoro nie ma problemu, to nie chcecie budować? No coś mi się tu nie skleja. Idziemy dalej. Budowa monitoringu w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w obrębie ronda przy ulicy Szkolnej, Paska Sowiej i skrzyżowaniu Marii Dąbrowskiej Szkolną. Czyli tak naprawdę mówimy o podstawowych skrzyżowaniach. Mamy rondo, mamy Marii Dąbrowskiej skrzyżowanie. Uważam, że to jest dla nas dzisiaj podstawa. W dobie dzisiejszego XXI wieku posiadanie tego typu monitoringu, posiadanie kamer, które będą nam non-stop rejestrować, co się dzieje, a już wcześniej żeśmy omawiali i myślę, że Państwo się ze mną zgodzicie, że są to bardzo niebezpieczne skrzyżowania, takie punkty powinny posiadać tą kamerę. Zakup i montaż pojemników na psie odchody. Ten temat też już podnosiliśmy, rozmawialiśmy. Myślę, że Panie i Państwo będą także chyba zgodni ze mną, że tego typu rzeczy jest zdecydowanie za mało. Stworzenie mini placów dla zwierząt. Tworzymy place, chcemy stworzyć place dla dzieci. Myślę, że bardzo, nie chcę używać tutaj procentów, bo nie chciałbym Państwa wprowadzić w błąd, ale myślę, że mnóstwo, ale to mnóstwo z nas w domu ma zwierzaka. Stworzenie fajnego miejsca, gdzie się wybiega z przeszkodami, myślę, że byłoby bardzo fajnym pomysłem. Ba! Najczęściej, gdy jest kubiel, pies, kot, obojętnie, idzie z nim także właściciel. Gdy on to robi, tworzą się relacje między nami. I to jest znowu całkowicie relacje panujące, które w tej chwili mamy tutaj. Nie ukrywajmy, w dobie pandemii, czasów, które każdy się oddzielił, każdy każdemu stał się bardziej bądź też mniej wilkiem, tak? Dzisiaj jednoczyć się i walczyć o to, żeby między nami były wspaniałe, cudowne relacje, myślę, że to jest warto do tego, żeby dzisiaj tu przed Państwem stać i żeby spróbować zrobić to, o czym mi się marzy, żeby tutaj było. Czy ja mogę na chwilę skierować, wracając do tych koszy na psie odchody, bo nawet jakby się dużo tych koszy, to większość mieszkańców, co zauważyłem, nie korzysta z nich. Ale pies robi 2 metry od kosza i ludzie nie sprzątają. Dobrze, patrzą w niebo, patrzą się w niebo. Tak, ustalone, że pytania będą za chwileczkę, jeszcze ja tylko chwilę, a potem będą pytania i problemy. Dobrze? Poczekajmy, proszę Państwa, jeszcze 10 minut do słowa. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania. Dobrze, to jak już zadał Pan pytanie, to Pana zdaniem, jaki jest pomysł na to, żeby ci Państwo wrzucali to do śmietnika? Myśli Pan, że jeśli nie ustawimy regularnie, powstała pewna praktyka, pewien zwyczaj, obyczaj. W momencie, gdy nie mamy śmietników w określonych odległościach, no to po co on to będzie sprzątał, jak będzie musiał wziąć woreczek
i dojść tak naprawdę do domu, pójść z tym, albo nie wiadomo jak dalej. Tu się z panem zgadzam, ale ludzi trzeba wyedukować, bo to co ja widzę tutaj na osiedlu, chodząc przed moich wnuków, tak. To o Polsce do nieba woła. Myślę, dla mnie jest to jakiś początek, no jeśli sposób. Jest jeden, przepraszam, jeśli jest jeden kosz na świecie tylko dla psów, no to co się pan dzieje? Bardzo przepraszam. Proszę pani, jest na Dałcińskiego kosz. No. Osoba 10 metrów od kosza nie sprzątnęła, bo w niebo się tam trzyma. Zaproponowałem... To się zdarza, to jest kultura osobista, natomiast generalnie sama wie, bo jest posiadaczką psów, że jeśli mam 2-3 km szukać świetnika, to osobiście powiedziałam wójtowi, że będę stawiać tam, gdzie są inne miejsca, żeby po drodze osoby, które sprzątające... Dobrze, szanowni państwo, z mojej strony to wszystko, zostało jeszcze nam parę punktów i jakby co, to ja zapraszam do zadawania pytań i rozmowy. Witam państwa, teraz jeszcze moja kolej, nazywam się Włoski Andrzej, kandyduję tutaj z Suchego Dworu. Ja postaram się króciutko. Mam dużo punktów, ale myślę, że będzie krócej jak słaby. Mili państwo, dlaczego kandyduję? Przyjechałem tu, osiedliłem się tutaj 8 lat temu i tutaj w tej chwili mieszka cała moja rodzina, dzieci, wnuki. Ja chcę tutaj też zamieszkać do końca. Nie jestem młody, jak widzicie, więc chcę tu spędzić resztę życia i chcę tą wioskę tutaj doprowadzić do lepszego stanu, jak jest w tej chwili. W związku z tym wiadomym jest, że będę się starał zrobić jak najszybciej, najlepiej wszystko, dlatego chociażby, że mieszkają tutaj moje dzieci, moje wnuki, więc będę chciał dla nich zrobić wszystko, co mogę. Mili państwo, dlaczego idę do samorządu? Powiem tak, nigdy nie byłem w żadnej polityce, ale nie mogę się pogodzić z tym, co jest w tej chwili tutaj u nas we wsi i w gminie. Pierwsza moja deklaracja, mili państwo, jest taka, że idę do tej polityki i deklaruję i publicznie i teraz, że nie wezmę złotówki wynagrodzenia. To znaczy się będę robił wszystko za darmo, społecznie. Dieta radnego to jest 1/3 funduszu wiejskiego rocznego. W związku z tym deklaruję, że wszystkie pieniążki, które by mi przysługiwały, będą przeznaczone na wsi tutaj po prostu. Mówiąc wprost, chcę organizować kuliki, ogniska, grille, potańcówki tutaj. Wyobraźcie sobie, mili państwo, że chcę tutaj w świetlicy zrobić potańcówki. Każdy pieniądz, każda złotówka, która by mi przysługiwała jako radnemu, będzie wydana i będzie to ogłoszone, nie będzie to ukrywane. Będę ogłaszał, gdzie te pieniądze poszły. Oprócz tych rzeczy, które wspomniałem przed chwilą, to widzę też spotkania tutaj matek, kobiet, mężczyzn, dzieci, więc no, chcę tutaj ożywić, że się tak wyrażę. A teraz tak pokrótce, szybciutko postaram się, mili państwo, co bym chciał zrobić tutaj w Suchym Dworze. Ja jestem bardziej lokalny. Sławek mówi tak ogólnie, pani Eunika też oczywiście dużo mówiła lokalnie, a ja chciałbym być bliżej ludzi. I tak szybciutko, nie będę się rozlekał, bo trochę tego jest, ale będę mówił szybciutko. Pierwszym takim moim naczelnym planem jest zrobienie takiego miejsca przy wejściu do lasu. Większość państwa z Suchego Dworu wie, gdzie ludzie wchodzą do lasu, prawda, jest to przedłużenie ulicy Ryja. Przepraszam. Tam się schodzi do tego lasu i tam podjeżdżają z Jaworowego Wzgórza, podjeżdżają samochodami. Daleko jest z Jaworowego i tam wchodzą na spacery do lasu. Ja bym chciał w tym miejscu tam zrobić zatokę postojową na 6-8 aut. Przepraszam. Sojak i na rower, lampa oświetleniowa, ławeczki ze dwie, żeby tam można było po wyjściu z tego lasu albo przed sobie tam odpocząć. Stojak i na rower, już mówiłem, oświetlenie, kamera. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, jaką chciałem zrobić, to jest dla starszych
ludzi, którzy nie mogą po tych skośnych ścieżkach po lesie chodzić, to chciałbym na równym terenie zrobić takie miejsce na Twórne Pogórze, gdzie starsi ludzie